Dzień dobry, witam serdecznie w mojej kuchni i zapraszam do wspólnego gotowania. Dzisiaj proponuję przygotowanie pysznej rolady ze schabu. Jest to doskonała wędlina zarówno na kanapki, jak również na świąteczny stół. Jest naprawdę bardzo smaczna, soczysta i smakuje o wiele lepiej niż wędliny kupowane w sklepach. Do przygotowania tej rolady będę potrzebować kilogram schabu, około 300 g boczku, 4 połówki suszonych pomidorów, 10 g soli kuchennej i 5 g soli peklującej, 3 płaskie łyżeczki żelatyny i około łyżeczki przyprawy. Ja mam przyprawę do karkówki, ale można użyć swojej ulubionej przyprawy. Można dodać jeszcze pieprzu, czosnku lub majeranku. Najpierw zajmę się mięsem, natomiast żelatyna, boczek, przyprawa i pomidory suszone będą mi potrzebne dopiero jutro. Mięso przecinam spiralnie na długi płat o grubości około 1 cm. Przyda się tutaj ostry nóż, no i trzeba uważać, żeby sobie nie skaleczyć palców. Mam już przygotowany płat mięsa o grubości około 1 cm. Długi, piękny kawałek. I teraz trzeba go posolić. Sól kuchenną mieszam z solą peklującą. Dzięki dodatkowi soli peklującej mięso będzie miało smak wędliny, a nie smak takiego pieczonego mięsa. Mieszankę soli przekładam do solniczki. Dzięki temu będę mogła równomiernie rozprowadzić sól po całym dużym kawałku mięsa. Równomiernie solę cały kawałek mięsa do momentu, aż skończy mi się mieszanka soli w solniczce. Sól peklująca zakonserwuje również mięso. Zawijam ciasno w folię spożywczą i zostawiam do zapeklowania na 24 godziny w lodówce. Po 24 godzinach wyjmuję mięso z lodówki. Do żelatyny dodaję łyżkę, 1,5 łyżki zimnej wody i zostawiam żelatynę do napęcznienia. Wyjmuję mięso z folii. I lekko osuszam ręcznikiem papierowym. Tak przygotowane mięso odstawiam na chwilę, a teraz przygotuję boczek i pomidory suszone. Z wędzonego boczku odcinam skórę. I staram się pokroić boczek na jak najcieńsze plasterki. Można też kupić boczek już pokrojony w plasterki. Boczek mam już przygotowany i teraz zajmę się pomidorami suszonymi. Pomidory suszone tnę w cienkie paseczki. Nadzienie do rolady mam już przygotowane.
Żelatynę trzeba rozpuścić w kąpieli wodnej lub w mikrofalówce. Miseczkę z rozpuszczoną żelatyną wstawiłam do gorącej wody, dzięki temu żelatyna nie będzie mi tężała. Na płacie mięsa rozsmarowuję cienką warstwą żelatynę. Żelatynę mam już rozsmarowaną, teraz układam plasterki boczku. Plasterki boczku są trochę za długie, odcinam kawałki i układam na płacie mięsa. I teraz dodaję suszone pomidory. Tak przygotowane mięso delikatnie opruszam przyprawą. Ja dzisiaj nie dodaję pieprzu, bo chcę, żeby ta rolada miała taki delikatny smak. Tak przygotowane mięso zwijam ciasno w roladę. Pozostałe plasterki boczku układam na wierzchu rolady. Związuję wędlinę sznurkami, dzięki temu łatwiej mi będzie włożyć całość do siatki wędliniarskiej. Odcinam kawałek siatki wędliniarskiej o 20 cm dłuższy niż długość rolady. I teraz trzeba włożyć roladę do siatki. Można sobie pomóc butelką, ja jednak nie miałam takiej butelki, do której zmieściłaby mi się rolada i dlatego muszę to zrobić trochę inaczej. Wkładam jeden koniec rolady trochę do siatki i teraz drugi koniec siatki nakładam na roladę, tak jak gdyby odwracając siatkę o 180 stopni. I teraz naciągam na całą roladę. Moja siatka ma szerokość 8 cm bez rozciągania. Już mam z jednej strony naciągnięte i teraz wyjmuję po prostu spod spodu ten kawałek siatki, który naciągałam jako pierwszy. Zawiązuję oba końce i odcinam nadmiar. W tak przygotowane mięso wbijam termometr lekko pod skosem, tak żeby miejsce, gdzie termometr mierzy temperaturę, było w środku rolady. Roladę będę piekła w temperaturze 95 stopni Celsjusza do momentu, aż w środku mięsa temperatura będzie wynosiła około 65-68 stopni Celsjusza. Temperatura w środku mojej rolady wynosi już 67 stopni. Gotową roladę zostawiam na noc w lodówce. Następnego dnia rolada jest już gotowa do pokrojenia. Zdejmuję siatkę i sznurki i można już kroić roladę. Mięso bardzo ładnie kroi się na cienkie plasterki, nie rozpada się i wygląda naprawdę bardzo ładnie. Idealna wędlina ze schabu, delikatna, doskonała na kanapkę lub na świąteczny stół. Bardzo smaczne mięso, wilgotne, mięciutkie, naprawdę o wiele smaczniejsze niż te wędliny, które kupujemy w sklepach. Polecam przygotowanie pysznej rolady ze schabu, nie ma przy niej dużo pracy, natomiast jest naprawdę bardzo smaczna i naprawdę bardzo ładnie wygląda.
Dziękuję za oglądanie mojego filmu. Zapraszam na następny. Do zobaczenia.